Dzień dobry, witam Was serdecznie. Pytacie na pewno, z czym dzisiaj do Was przychodzę. W moich rękach jeszcze nie ma nic, ponieważ narzędzie, które dzisiaj chciałem Wam pokazać, mam przy pasku. Mała, bardzo kompaktowa, inaczej kompaktowy klucz udarowy firmy Milwaukee. Subkompaktowy, czyli z serii M12. Oznaczenie dokładnie to jest M12 CIW12. I tutaj tylko od razu Wam podpowiem, że ta końcówka 12 to jest jedna, druga cala, ponieważ ja mam wersję właśnie półcalową, a jest jeszcze CIW14 na 1/4 cala. I to jest sprzęt, który jest już u nas kilka lat w sumie, tak myślę, ale wydaje mi się, że jeszcze go nie pokazywałem. Pokazywałem bardzo duży klucz, ten taki gigantyczny na jeden cal, a tego maleństwa Wam jeszcze nie pokazywałem. No więc nadrabiamy oczywiście i proszę bardzo, zacznijmy tradycyjnie od wyglądu zewnętrznego. Czerwone plastiki, to wszystko jest twardy, sztywny ABS. Tutaj ta głowica to jest metal i czarne elementy to jest guma, czyli tutaj z przodu, tutaj cały tył, tutaj takie dwa duże odbojniki boczne. Cała rączka również jest gumowana. Daje to oczywiście pewny chwyt i te odbojniki powodują, że praktycznie ona leży albo tutaj na klipsie do paska i tutaj na tym odbojniku, z drugiej strony na dwóch odbojnikach, więc spokojnie nic się tutaj Wam nie porysuje. Klips do paska z jednej strony oczywiście można przekręcić na drugą stronę. Tutaj mamy jeszcze taki uchwyt na jakąś smycz, jeśli byśmy chcieli to gdzieś na przykład przypiąć sobie. I co jeszcze? Spust tutaj tradycyjnie. Prawo, lewo również tradycyjnie. Przełączanie. Myślę, że to jest standardowe. Jeszcze mamy oczywiście podświetlanie diodą LED. I jak widzicie, po puszczeniu spustu dioda LED jeszcze świeci przez pewien czas. To jest fajna funkcja, doświetlacie sobie spokojnie to miejsce pracy, praktycznie jak latarka. Z tej strony, z lewej strony, 4-stopniowy poziom naładowania akumulatora i jeszcze tutaj przełącznik, pierwszy i drugi tryb pracy. Pierwszy tryb to 13 Nm, maksymalny moment obrotowy, prędkość do 1200 obrotów na minutę i liczba udarów, 3000 udarów na minutę. I tryb drugi, maksymalny moment obrotowy do 56 Nm, prędkość obrotowa od 0 do 2560 obrotów na minutę i 4000 udarów, uderzeń tych udarów na minutę również. Waga, bo to też ważne. Mówię, że jest to faktycznie kompaktowe urządzenie i tak jest. W tej konfiguracji, którą tu widzicie, z akumulatorem 12 V, 2 amperogodziny, czy 2 amperogodziny, waży to zaledwie kilogram. Oczywiście system ten jest kompatybilny ze wszystkimi bateriami systemu M12. Tutaj mam 6 amperogodzin. Wtedy będzie tylko taka różnica, że oczywiście dwukrotnie, trzykrotnie większa pojemność akumulatora, ale też zwiększa to stabilność. Nie będzie się to chciało przewrócić, prawda? No dalej, tak. Chociaż tutaj myślę, że i tak nie jest tak źle. Ten środek ciężkości, jak sami widzicie, jest całkiem dobrze pomyślany, rozłożony. I mimo takiego rozbujania, część wiertarek czy wkrętarek oczywiście leci wtedy na łeb do przodu. Rzeczy, których nie widać, ale są oczywiście bardzo ważne, bo są integralną częścią tej wkrętarki, to bezszczotkowy silnik Power State. Wiadomo, długa, bezproblemowa praca bezobsługowa. Jest również inteligentny system zarządzania energią. To się nazywa znowu RedLink Plus. Natomiast ten system, który tutaj widzicie u góry, z tyłu, służący do zmiany prędkości oraz maksymalnego momentu obrotowego, nazywa się Milwaukee Drive Control. Wszystko z teorii? Myślę, że tak. Słuchajcie, to ja się pokuszę. Pójdziemy od razu na żywioł.
Nie będziemy żadnych małych rzeczy wkręcać, tylko weźmiemy taką porządną, bardzo grubą, wielką. To jest Spax 6 w granicach. Dobra, nie będziemy mówić w granicach, bo mamy tutaj 160 mm i to jest no, z 8 mm tutaj stali. Klucz 17, sorry, to jest 16. Nie wiem, czy to nie są śruby jakieś ze Stanów Zjednoczonych. To co? Najpierw pójdziemy na coś łatwego, czyli wkręcimy wzdłuż włókien belka KVH sosnowa, czyli coś bardzo takiego, powiedzmy, tradycyjnego w budownictwie oczywiście. Lecimy? Proszę bardzo. Nie, słuchajcie, nie. Okulary. Wiem, że czasami się ludzie ze mnie śmieją, ale mam to naprawdę w nosie. Takie wkręcanie agresywne może się różnie skończyć. A ja dbam o swoje zdrowie, więc trudno, niech się niektórzy śmieją. To co, lecimy w sam środek? Jedziemy. Drugi bieg. Dobra, czy wy to widzieliście? Bo tutaj był jakiś otwór w ogóle. I to wciągnęło po prostu także szok. I najlepsze, ja tylko trzymałem, no mogłem to trzymać tak, dokładnie tak, czyli jednym palcem z tyłu, a drugim palcem z przodu na spuście. Szok. Oj. Kurde, teraz to będzie wyjąć, to będzie problem. Dobra, później to wyjmę. To jeszcze druga śruba i zobaczmy w poprzek włókien, czyli tutaj centralnie. Tylko minę tamtą śrubę gdzieś. Dobra, tutaj można wchodzić i jedziemy. Lecim, lecim. Szok. No oczywiście hałas niesamowity, no ale zobaczcie, co to robi, nie? Zobaczcie, jak to rozwala. Wciągnęło łepek ten talerzowy, który ma 20, 22 mm gdzieś. Wciągnęło w drewno jak nigdy nic. Szok. No, robi to wrażenie, nie? Tyle. Tyle w temacie, słuchajcie. Sami widzicie, jak to pracuje. Genialnie mały sprzęt, bo tak jak mówię, kilogram, to praktycznie tego nie czuć, jak macie przy pasku powieszone. Możecie śmigać po warsztacie czy po zakładzie i pracować takim oto małym, bestialskim kluczem udarowym. Dziękuję serdecznie ode mnie. Kawał dobrego sprzętu do pracy. Na razie, cześć.